nikt z nas tu obecnych nie zakłócał porządku na sali rozpraw. To polecenie jest bezprawne z mocy prawa. Opiera się na kłamliwym fakcie. Nikt z nas tu obecnych nie zakłócał. Był jeden pan, który zdaniem sądu zakłócał i został przez was usunięty z sali. Nikt z nas nie opuszczał. Takie słowa padły ze strony sądu? Nie, nic takiego nie padło. Czy sąd nie polecił publiczności opuścić sali? Nie wiemy, być może wydał takie nielegalne zarządzenie. Proszę państwa, wzywam państwa do opuszczenia sali. Odmawiamy wykonania nielegalnej decyzji. W przeciwnym razie użyjemy środków. Na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, na Kubie to można takie metody stosować. My płacimy podatki, to jest nasz sąd. Ale jest przerwa teraz. Ja muszę dostać zarządzenie. Wolność pracy. Jest polecenie. Teraz nielegalne dalej. Dekrety stanu wojennego, które pomimo stosownego uchylenia funkcjonują dalej. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2011 roku. Wy posługujecie się dekretami stanu wojennego. I to stwierdził Trybunał Konstytucyjny 11 marca 2011 roku. To są te działania. To jest właśnie ten przykład. I to odbywa się w rocznicę stanu wojennego. Ten stan wojenny trwa od 39 roku, nie od 81. Chodźcie tutaj. Proszę pana. Proszę, zapraszamy państwa. Proszę cofnąć. Daj ten, bo ci zniszczą. Proszę, jestem jak ściana. Proszę mnie też nie przeszkadzać. Proszę się, proszę nie utrudniać. Proszę przejść do drogi. Nie utrudniać. Łapy ode mnie po. Wyjdź. Proszę przejść dalej. Na święty! Na